Dzień dobry Państwu z mobilnego studia portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj Maciej Dobieszewski, radca prawny. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, który odpowie na pytanie. Pierwsze od Pani Anny. Mam problem z mieszkaniem, które od kogoś wynajmuję. Ta osoba dała mi czas do wyprowadzenia się do końca września, czyli zaraz. Umowa ustna, brak gazu, ciepłej wody i ogrzewania. Nie mam gdzie iść. Co robić? Co możemy Pani Annie odpowiedzieć? No tak, brzmi to dość dramatycznie. Zacznijmy może od tej kwestii wypowiedzenia umowy do końca września, no i tego, że jest to umowa ustna. Generalnie przepisy kodeksu cywilnego nie wymagają bezwzględnie, ani nie uzależniają ważności umowy najmu od tego, aby była to umowa pisemna. Jeżeli nie jest zawarta na piśmie, to poczytuje się ją jako umowę zawartą na czas nieoznaczony, co jest w gruncie rzeczy korzystne dla najemcy, dla lokatora. No i trzeba też sobie powiedzieć, że przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, one bywają z tego powodu też krytykowane, ale one bardzo mocno chronią właśnie trwałość stosunku najmu z perspektywy lokatora. Można powiedzieć, że wręcz w sposób taki dość mocno niesymetryczny. Bardziej niż tego, zdecydowanie bardziej niż wynajmującego. Więc w związku z tym te dywagacje wynajmującego, o których pisze nasza użytkowniczka, co do możliwości takiego szybkiego rozwiązania stosunku umownego, no nie do końca pokrywają się ze stanem prawnym. Po pierwsze, ewentualne rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, no tak z dnia na dzień, to jak pani tutaj pisze, do końca miesiąca, to absolutnie jest niedopuszczalne, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli to jest umowa ustna i w związku z tym uznawana za zawartą na czas nieokreślony. Gdyby tu był jakiś termin, no to oczywiście umowa będzie rozwiązana, no i wtedy jest to łatwiejsze, aczkolwiek kwestia opróżnienia mieszkania to też nie jest takie proste. Natomiast zasadniczo podzielę to sobie na dwie sprawy. Jeżeli lokator zalega z czynszem, to ustawa o ochronie praw lokatorów określa tutaj procedurę, w której można wypowiedzieć umowę najmu, no ale ona nie jest też taka szybka. Czyli można wypowiedzieć umowę, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu, czy też innych opłat, no tak zwanych opłat licznikowych, opłat za media, tylko w takich przypadkach, gdy lokator zalega z czynszem za co najmniej 3 pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. To jest ta możliwość, jeżeli lokator zalega z czynszem. Ale tutaj nasza użytkowniczka o tym w ogóle nie mówiła. Czyli możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy nie ma zaległości w czynszu, ale na przykład wynajmujący chciałby zmienić lokatora, bo wiemy dobrze, że sytuacja na rynku najmu nieruchomości jest dynamiczna, ceny rosną. No i ktoś może przykładowo wynajął mieszkanie za 2000 zł, a teraz twierdzi, no mógłbym zarobić na nim 3 albo nawet 4000 zł. No w takiej sytuacji, jeżeli po stronie najemcy wszystko jest w porządku, to te rygory są jeszcze dalej idące. Tak naprawdę właściciel może wypowiedzieć tę umowę najmu na pół roku naprzód, o ile zamierza sam zamieszkać w tym lokalu. I wtedy dostarczy w jakiś sposób najemcy lokal zamienny. No oczywiście to nie musi być jego lokal, no ale może mu wskazać w jakiś sposób miejsce, gdzie on mógłby się przenieść, zamieszkać. Natomiast jeżeli nie zamierza zamieszkać, ani nie zamierza takiego lokalu udostępnić, nie jest w stanie lokalu udostępnić najemcy, no to wypowiedzenie może nastąpić na 3 lata naprzód. Taki jest poziom ochrony. Oczywiście wynajmujący może wypowiedzieć czynsz, czyli zaproponować zmianę warunków umowy, wypowiedzenie czynszu, ale tu też ustawa o ochronie lokatorów zawiera szereg ograniczeń, przede wszystkim wprowadza pewne parametry, do jakiego poziomu ten czynsz może być wypowiedziany czy podniesiony, tak, mówiąc precyzyjniej. Ja tu nie będę wszystkich tych parametrów opisywał, bo to jest dość szczegółowo określone w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Można powiedzieć, że przyjmuje się, że podniesienie czynszu o
roczny wskaźnik inflacji jest uznawany za dopuszczalny. No i dopuszczalne są wszystkie podniesienia czynszu związane z opłatami jakby niezależnymi od wynajmującego, czyli opłatami no, za media, za gaz, za prąd, za wywóz odpadów czy nieczystości. No i ale w takiej sytuacji też mamy pewną procedurę, kiedy wynajmujący no, najpierw musi zgłosić taki zamiar, najemca ma też czas na ustosunkowanie się do tego, może rozwiązać umowę najmu w takiej sytuacji, ale może też wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie, że to podniesienie czynszu jest nieuzasadnione. Także tak to wygląda od strony możliwości takiego szybkiego zakończenia stosunku umownego. A kiedy wynajmujący na przykład odetnie tak zwany prąd, tak, gaz, nie ma ciepłej wody, to co wtedy najemca może zrobić? Jakie ma prawa? To jest absolutnie niedopuszczalne i to jest to praktyka absolutnie niedopuszczalna zarówno z perspektywy przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, które mówią, że wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania instalacji, urządzeń związanych z budynkiem, umożliwiających korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej itd. Ale ten przepis jest wzmocniony przepisami karnymi, które zostały wprowadzone do kodeksu karnego właśnie przeciwko tak zwanym czyścicielom kamienic, którzy swego czasu no, właśnie poprzez takie praktyki odcinania, kolokwialnie mówiąc, gazu, prądu, no, różnych innych czynności usiłowali wymusić, tak, pozbyć się lokatora. Mamy przepis artykułu 191, paragraf 1a kodeksu karnego, który mówi, że karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ktoś, kto stosuje przemoc uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego w celu zmuszenia tej osoby do jakiegoś działania no, polegającego w tym przypadku na opuszczeniu tego lokalu. To ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, także osoba, której w stosunku do której takie czynności zostaną powzięte przez wynajmującego, no może taki wniosek zgłosić i to nawet ustnie do protokołu, czy nawet na miejscu w trakcie interwencji policji, gdyby do takiej doszło. I potem sprawa będzie już prowadzona niezależnie jakby od tego najemcy. I co ważne, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to nie jest przestępstwo, którego sprawcą musi być tylko właściciel lokalu, ale też jeżeli posłuży się on innymi osobami, to te osoby tak samo będą podlegały sankcji karnej, więc gdyby się zdarzyło, że taki właściciel, no właśnie, korzysta z pomocy innych kolegów czy współpracowników w takiej praktyce, to jak najbardziej należałoby im też uświadomić, że podlegają takiej samej sankcji karnej i to jest sankcja pozbawienia wolności. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki na poznajfakty.pl. Do zobaczenia.